6 rano to jest po prostu jakaś masakra. Nie wiem, jak ludzie wstają normalnie do pracy na godzinę 6 rano, są już w robocie. Nie wiem, podziwiam, naprawdę podziwiam. A co mnie mogło wleść z łóżka o tej porze? Rajdówka. Jadę właśnie po Karola. Lecimy po silnik. Trzeba wsadzić coś mocniejszego w tą korsinkę. Na dzień dobry! Kto dzisiaj jedzie po silnik? Bogatka. Dziś na prawym fotelu gości Karol Łuczak. Inżynier, przepraszam, Karol Łuczak, który przyjechał ze mną na złom kupić silnik. Karol, powiedz nam, co jest istotne w wyborze silnika? Jakie cechy musi posiadać silnik, żebyś go kupił? To zupełnie jakbyś kupowała konia. Liczy się stan. O czym świadczy, że ten stan będzie zadowalający? Co świadczy o tym stanie? Najpierw mu zmierzymy kompresję. Jak kompresję będzie miał, to zrzucimy mu czapkę i zobaczymy, czy ma w ok stanie gładzie. Zmierzymy sobie średnicę cylindrów, owalizację cylindrów i jak wszystko będzie w normie, to weźmiemy i będziemy rozbierać dalej. No, myślę, że trochę Wam to rozjaśniło. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś kupić silnik, no to sprawdzajcie to, co powiedział Karol. Być może traficie na dobry.